Panie dyrektorze, euro, czy to znaczy, że ten Jelcz jest już tą Europą? To znaczy, że ten Jelcz spełnia wymogi norm europejskich Euro 1, które będą obowiązywać od 1993 roku, od 1 stycznia. I ten samochód spełnia wszelkie normy ECE, które obowiązują aktualnie w Europie. To znaczy, jest to samochód bezpieczny, jest to samochód czysty? Jest to samochód bezpieczny pod względem bezpieczeństwa ruchu. Jest to samochód ekologicznie też czysty i ekologicznie bezpieczny. Dlatego jest bezpieczny, ponieważ posiada w standardowym wyposażeniu układ przeciwblokujący, ABS przeciwpoślizgowy, ASR. Natomiast to, że ten samochód jest czysty, wynika na pewno z konstrukcji silnika. Wynika z konstrukcji silnika. Jest to silnik Steyera o mocy 320 koni mechanicznych. Jest z turbodoładowaniem i z interkulerem. Spełnia też wymogi odnośnie głośności i ekologicznego spalania spalin. Panie dyrektorze, silnik jest steyerowski, system ABS też na pewno nie jest polskiej konstrukcji. Tak. Co jeszcze obcego jest w tym samochodzie? Skrzynia biegów firmy CTF, 16-przełożeniowa, oraz poduszki pneumatyczne Continental. Nowością, chciałbym tu podkreślić, nowością w tym ciągniku jest zawieszenie pneumatyczne, co wcześniej nie było stosowane w żadnej konstrukcji samochodów ciężarowych, jak również oś przednia, zawieszenie osi przedniej na resorach parabolicznych, które w sumie dają 40% są lżejsze od standardowych resorów, które były wcześniej stosowane w samochodach ciężarowych. Czyli rozumiem, że z Jelcza jest tylko nazwa i ta kabina. Nie tylko. Jest cała konstrukcja, to jest myśl konstruktorów jelczańskich, kabina, podwozie i wszystko, co jest zmontowane, to jednak jest tutaj dużo myśli konstrukcyjnej naszych konstruktorów. Panie inżynierze, ja sobie zdaję z tego sprawę, że na pewno nie jest to oferta dla zachodniego odbiorcy, jest to oferta dla polskich kierowców. Spełniając normy europejskie, tym samochodem można bez problemu wjeżdżać na zachód. Można bez problemów wjeżdżać do Europy Zachodniej, nie tylko obecnie, ale i również w przyszłości.